так дать пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шею. Как там надо? Правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерю на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дать пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шею. Как там надо? Правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерю на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. No hej wam wszystkim ludziskom, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Z tej strony oczywiście Jamci, to jest Grzechu 40, no i cóż. No i zapewne widzicie, co ja też widzę, mianowicie farming troszeczkę jakby iść dead. To znaczy farming umarł, zaraz, jeszcze sekundkę muszę doładować sobie presety tak zwane. O, teraz się wczytało inne cieniowanie. No i się odczytał śnieg, notabene. Wziął i zniknął. Cóż za to człowiek jest po prostu obrzydliwym. Obrzydliwym człowiek z tego śniegu. Z tego co widzicie, farming zaczął mi nieprzyzwoicie kratkować za sprawą tego faktu. Znaczy, nie wiem, zakładam, zaraz zobaczymy. Bo jeżeli nie, no to myślę, że seria zakończy się jeszcze na tym materiale, bo tak to raczej grać nie będę. No ale zakładam, domniemuję, mam nadzieję, że się nie mylę, że jest to kwestia tego, ile mi się palet narespiło, bo się tam tepnąłem o jeden miesiąc. Ja je sobie wstępnie załadowałem, to znaczy podjąłem taką próbę, żeby po części załadować na tego potężnego traka, który do mnie przyjechał. 5000 zapłacę za transport, bo to będzie kilkukrotny ładunek, załadunek, rozładunek, wyładunek i zładunek. Natomiast mam nadzieję, że również na tym coś zarobię. Oczywiście portfel się nie zgadza, mam inne... Kurde, gdzieś tam... Zaraz mówię! Halo! Proszę nie uciekać! O, właśnie, mam tą magiczną kartkę, która mi stanowi rozpiskę, co kupiłem, co sprzedałem i dlaczego mój kapitał obecnie wygląda tak, jak wygląda. Z tego, co widzicie, no już widać, no bo ciężarówka oczywiście podnajęta, nie moja, natomiast już widać pewne inwestycje, mianowicie wózek widłowy z prawdziwego zdarzenia. 400 lat musieliśmy czekać na Zdziechowie. No nie na Zdziechowie, pomyliły mi się nazwy map, na Zielonce. Żeby zobaczyć taki cudowny Komatsu. No fajnie wygląda, mi się podoba. Natomiast co, mam nadzieję, że gra mi kratkuje przez to, że właśnie dużo palet, bo rzekomo tak może być, że dużo palet rzeczywiście powoduje kratkowanie. Zaraz się przekonamy, bo jeżeli nie, no to ja nie wiem, co to z tą serią będzie. No ale troszeczkę tego rzeczywiście mam. No posprzedaję, zobaczymy. No Scania zacna, z tego co widzicie, w tym takim większym wydaniu. Rzeczywiście Scania produkuje również taką podwersję swoich traków, gdzie jest silnik z przodu, czyli to nie jest tak zwany cap over, tylko właśnie tak po amerykańsku chciałoby się rzec. No i sami ocencie, jak to wygląda, bo i zdaniem całkiem ciekawie. No to jadymy i ludziska, dokąd jadymy? Oczywiście sell everything container. Na razie załadowałem całkiem niemałą transzę, z tego co widzicie. To i tak tam jeszcze troszeczkę miejsca było, mogłem ładować dalej, ale już to tak potwornie kratkowało, że naprawdę aż mnie na ruchy zwrotno-wymiotne brało, więc pomyślałem, że tak być nie będzie. Sprzedam, to może już będzie trochę lepiej chodzić i może wtedy ten załadunek lepiej wyjdzie. A to mogę tylko na sell everything container sprzedać. No właśnie, nie jest to najlepsza cena, ale jedna z tych najlepszych. Powiedzmy, że wystarczy, tylko teraz jeszcze pytanie, za 100 milionów punktów, czy w ogóle dojedziemy, bo tak jak widzicie, no ciężko. Nie, że ciężko, że silnik nie daje rady, tylko właśnie silnik graficzny gry nie daje rady, bo no faktycznie po prostu jest tutaj troszeczkę koślawo, no FPS-y, no FPS-y, po prostu FPS-y i co tu wiele mówić. Zobaczymy. Mam nadzieję... No jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, czy jak sprzedam te palety, to się poprawi. Ale z drugiej strony nie widzę innego powodu, dla którego gra miałaby tak spaść z FPS-ami, dlatego że może to bardziej od tyłu zajadę, wiecie, to będzie łatwiej tam wjechać. Bo ludziska, tak naprawdę żadnych nowych modów nie zgrywałem, wręcz przeciwnie, bardzo wiele modów odinstalowałem, to są ostatnie koty za płoty, seria jest na wygaszeniu. Więc pomyślałem, że niektórych modów już na pewno nie wykorzystam, których wam chciałem pokazać. Poodinstalowywałem to wszystko, zajęło mi to chyba no ponad godzinkę, ale mimo wszystko no mniej modów to powinno właśnie lepiej chodzić, a tak jakby chyba no tak średnio. Tak średnio bym powiedział. No i zaraz będzie wielka chwila.
Też troszeczkę zmieniłem plany odnośnie tego sezonu, bo tak jak mówiłem, chciałem majestatycznie serię zakończyć na żniwach, żeby tak tradycji stało się zadość, najfajniejszy okres w roku i przy okazji przetestować ten najnowszy kombajn. Byłoby to fajne, tylko teraz pytanie, czy damy radę? Z pewnością plany na te żniwa troszeczkę zmienię, to znaczy myślę, że na większości pól po prostu zasiejemy sobie pszenicę, owiec, takie rzeczy, żeby to wszystko można było za jednym razem tym kombajnem po prostu obrobić. O, nawet się nie zawiesiłem, dałem radę ten zakręt wziąć, a to nie było takie oczywiste. No i teraz trzeba na prawo poprawkę brać, bo tutaj ciasna brama będzie. Zaraz zobaczymy, czy to się uda. No trak jest wielki, co by tu o niewiele nie mówić, nie? Więc zdecydowanie mogą być z tym problemy. Nie daję sobie głowy uciąć, że tam dam radę wjechać. No i o nie wiem. Czy to się może udać, czy to oczy mogą kłamać, czy to się może ziścić. Musimy poprawkę wziąć, bo jadę na kolizyjne. Wsztyczny! Nie dam rady przejechać, to jest zbyt wąska brama. Już widzę, że ta przyczepa mi tak nie przejedzie. Nie da rady, nie ma szans. Chyba, że jestem człowiekiem małej wiary i skromnego przyrodzenia. No nie wiem. Czekajcie, na prawo odbijamy cały czas najmocniej, jak to tylko możliwe. No dobra, tam to przelazło. Nie, nie da rady, nie da rady. Raczej nie bardzo. No i się zawiesiłem. O, przecisnęmy się, chłopoki. Kurda, gdzie od kalkulatory, jak jest? Czy nie da rady jednak? Da radę. Na milimetry. No nie myślałem o tak wielkich składach, projektując to miejsce, sorry Wery, ale jednak nie przewidziałem, że takimi trakami będę się powoził. Dobra. Teraz na prawo stałej pizdy, za przeproszeniem. Tak bijdzie, nie słuchajcie dzieci, nie można tak mówić. No słuchajcie, znaczy no nie słuchajcie, ale jednak słuchajcie tego traka i tego, co się tutaj dzieje. Na pewno pasy transmisyjne otworzę i zaczęło chyba sprzedawać, tak, zaczęło już sprzedawać, tylko że znowu ciasno się zrobiło. Kurna dziot, czy da radę przepchać? No będę musiał poprawić chyba, ręcznie, na ręcznym tu wjedziemy, kurna dziot. Cisnę ile fabryka dało? Dobre bicie. No, słuchajcie, ile tak naprawdę na śliwkach można zarobić? Nie wiem, ale się przekonamy niebawem. Na naszych oczach wszystko się okaże. Niemałe pieniądze w sumie. Nie wiem, ile miałem przed chwilą. 49 chyba, tak? Dobrze mówię, czyli liczmy 50 zaokrągleni, czyli już zarobiłem na tej hećce. Hecy? O, widzisz, i nagle płynność się odzyskała, proszę bardzo. Można, a można jak najbardziej, jeszcze jak? No i się okazało, o co chodziło. No jednak płynność, jednak te skrzyneczki, tak? Jednak te skrzyneczki swoje to zrobiło. Ale zdecydowanie ten przejazd nie jest stworzony do takich składów. No ciężko to było, ciężko to wyszło. To taki ból. Inna kwestia, że no prawdopodobnie tak samo ciężko jak tutaj miałem wjechać, tak samo ciężko będę miał teraz wyjechać, bo ta brama to też tak pod takim kątem jest, że ciężko. 40, 50, 38 tysięcy, a to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, ja jeszcze trochę tych palet mam. Więc na dobry początek materiału tym bym się dzisiaj zajął, czyli właśnie tymi paletami. Zobaczymy, czy by się to mogło udać. Co, znowu się zawiesiłem, tak? Ojacie, panie. Pchaj! Pchaj! Mówię! No cóż. Trochę porysowałem, ale to tam nieważne. No się wyklepię. No to przyłożymy z mojego wozu. No i nagle, kurde, ale teraz to można grać. No panie kochany, z taką płynnością to ja świat doganiam. Tero tak, no tero to można. Dobra, słuchajcie, tylko jak tam teraz wjechać? Ja tam muszę tyłem wjechać, bo tak naprawdę ten skład jest za duży. Czemu takiego wielkiego wziąłem, zapytacie? A ja wiem. No takiego traka jeszcze nie miałem, nie pokazywałem wam do tej pory. Uznałem, że byłoby to fajne, a z drugiej strony taki wielki trak w połączeniu z niewielką przyczepą wyglądałby śmiesznie. To postanowiłem też taką bardziej przysadzistych rozmiarów dobrać. No i efekt był taki, jaki był. Czekaj, jakby tam kurna wjechać? Nie mam koncepcji. Musiałbym tyłem w całą tą ulicę się wdupcyć, a to takie trochę trudne. Czekaj, spróbujemy się tutaj nawrócić w taki koślawy sposób. Trochę po polu sąsiada, ale wiecie, sąsiadowe to nie moje, więc to się nie ma co przejmować. Dobra.
Teraz tędy. Będzie. W realnym świecie nie odważyłbym się czegoś takiego zrobić, choćby z uwagi na to, że miałbym 90% szans na to, że na takim polu się zakopię, tym bardziej, że tutaj są te redliny, nie? No ale... co gra, to gra. Ostatnio na tych różnego rodzaju konferencjach pokazywali w ogóle takie wstępne zajawki tego Farminga 25, który nadchodzi wielkimi krokami. O tym nie planowałem dzisiaj mówić, ale jak już tak o tym wpadłem na to, no to sobie pomyślałem, dobra, wspomnę. No co, no takie rzeczy zapowiadają, niektóre ciekawe, niektóre nieciekawe, tam się ludzie czepiają, na przykład też czytałem wasze komentarze, co to ma być za rozwój, że w Farmingu 25 będą te rzeczy, które w Farmingu 22 były za sprawą modów. O to bym się akurat nie czepiał, dlatego że no wiadomo, że muszą w ten sposób grę unowocześniać, niewiną twórców gry jest to, że moderzy już robili podobne rzeczy w przeszłości. Moim zdaniem to jest normalne, że muszą wprowadzać rzeczy, które do tej pory regulowały mody i to się chwali, że no będzie to już teraz w podstawce, tak? Natomiast ja bym sobie życzył, żeby jeszcze poza tymi rzeczami też dodawali inne, których nawet mody nie obejmowały i mam nadzieję, że tak będzie, chociaż nadzieja matką głupich i mogę się rozczarować, zobaczymy. Tu się trzeba złamać. Pieruna, chopie. Będzie ciężko, ciasno, mocno, tutaj ogrodzenie, tam... pierdzielenie i to taka robota, ale nie bez powodu ma się prawko na tiry, no. Nie no, faktycznie, w realnym świecie mam prawo jazdy na tiry. Trochę się tam człowiek męczył z tymi naczepami. Dobra, stanąłbym, myślę... no, bez przerwy trak mi staje, ale to dlatego, że te pedały tak bardzo agresywnie reagują niestety. No, nacisnę to albo staje, albo w ogóle tak jakby nie było reakcji. Dobra, wyłącz go teraz i teraz można ładować. Na początek tego materiału pojeździmy jeszcze po polach, coś tam poogarniamy, ale na początek to bym chciał troszeczkę się z tymi paletami pobawić. Myślę, żeby to było nawet w pytę. Teraz tak, ważna kwestia. Myślę, że zaczęlibyśmy od łogórków. Czekaj. Na pewno nie ogarnąłem jeszcze do końca tego wózka, jeżeli chodzi o sterowanie, więc jak się będę gubił, no to... to jest wasza wina w takim razie! Się będę gubił, to jest wasza wina, wydało się. Czy dałoby radę trzy palety naraz? No to jest dobre pytanie, bo to by znacząco usprawniło moją robotę, gdyby takie rzeczy były możliwe. Oczywiście postaram się bardzo powolutku, żeby tam to nie zleciało, chociaż to się pewnie i tak zsunie, bo to domyślam się, że na samym końcuszku tych wideł siedzi. No ale zobaczymy, no może akurat by to wyszło. Gdyby takie rzeczy się tutaj dało robić, no to ludziska to bardzo usprawni transport. Znaczy transport, załadunek. Bo no dużo szybciej będzie, nie? Oj, powolutku. Ja tu tak delikatnie, jakbym normalnie muskał czubkiem penisa. Naprawdę, bardzo powolutku, bardzo starannie staram się. Jeżeli tak będzie, no nie wiem ile tego załadunku tak naprawdę dzisiaj będzie, bo no trochę go jest, tych palet jeszcze zostało dużo, natomiast ogólnie bym chciał jeszcze coś tam na polach porobić i o ciekawostkach poględzić, więc przy załadunku oczywiście jest to niemożliwe, technicznie niewykonalne, muszę się stuprocentowo, to jest miliard procent mojego intelektu idzie po prostu teraz na ogarnięcie tych palet, tego załadunku i tego jak to w ogóle tam wygląda. Kurna, nie chce mi puścić. Puszczaj go! Kurna dziot! Co ty go nie chcesz tak zostawić? Co to, o co to chodzi? Zostaw tą paletę, człowieku. What the fuck? Zostaw ty to! No zostaw to, mówię ci! Giadem, czekajcie, jakby to może bardziej pochylę, tak? Nie wiem. O, widzisz, dobre bidzie. No! No i nawet to jakoś tam idzie. Oczywiście jak robię załadunek, rozładunek, przeładunek, ale czemu to się tak zdupcyło? Ej! Przecież nie zahaczyłem tego. To oszukisty są. Czekajcie, to trzeba poprawić. Nie będę tego robił wózkiem, bo byśmy przy tym normalnie, przy tym poprawianiu spędzili 2 godziny. Zrobię to ryncoma. Trudno. Rączkami też trzeba popracować, w końcu to jest wieś. Czy pada, przepraszam bardzo? Taki dźwięk był przez chwilę, ale... nie, to chyba szklarnia, oprysk się włączył. Prawdę mówiąc, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio deszcz w tej grze widziałem, jakoś tak pechowo. No dobra, słuchajcie, jedziemy. Komatsu się spisuje, jednym słowem, złego słowa nie powiem. To będzie taki miszmasz, troszeczkę ogóreczków załaduję, troszeczkę myślę tego czosnku.
Nie wiem, czy wszystko na waszych oczach sprzedam, ale z pewnością większość, no większość to już sprzedałem, bo tej śliwki naprawdę było bardzo dużo. Już takich kwot nie zarobię, no ale sami widzicie, że gdybym te szklarnie miał od początku serii, to ja już bym jeździł ciągnikami gąsienicowymi, nie? Bo to tyle zarabia, że te wszystkie sezony, nie wiem w ogóle ile sezonów rozegrałem na tej mapie, powiem szczerze. Nie mam bladego pojęcia, ile sezonów pierdyknęło. No ale co, no liczmy, że z 5, myślę, mogło chrumknąć. No to 5 sezonów razy... z 50 tysięcy, myślę, tak wszystkiego będzie? Co sezon? Macie ile? 200 tysięcy? Albo i więcej. Ciężko powiedzieć. No ale na pewno by to pomogło w rozwoju, że tak powiem. Czekaj, czekaj, hopie, kurna, no nie zahaczaj tam, no macie, panie pierdacze, czemu to zawsze tak musi iść? Tak ładnie ładuje te skrzynie poza nagrywaniem, jakbyście to w ogóle kiedyś zobaczyli, nigdy tego nie zobaczycie, nikt mi nigdy nie uwierzy. Włączam program do nagrywania i się wszystko pierdupcy. No tak musi być, niestety. Ty, znowu nie chcę puścić. I o co tutaj chodzi, jak przy tym ustawieniu wideł, wcześniej puszczało, a teraz nie chcę znowu puścić. Te same ustawienia są co wtedy. Nie zmieniałem kątu nachylenia. Po prostu... To jest już chamstwo. To jest po prostu chamstwo i drobnomieszczaństwo. Nie wiem, co jest grane. Nie mogę tego nawet zdjąć ręcznie. Hryndole, to jadę w Bieszczady. No, w takich momentach to naprawdę się cieszę, że już kończę z farmingiem, bo... Trochę mi ta gra dała w kość, powiem szczerze, to znaczy, no była fajna, to jest taki troszeczkę jakby cosplay, takie wczuwanie się i budowanie narracji samemu tego świata, takiej narracji, że wiecie, historię budujecie i tak dalej, sami wytyczacie sobie cele, troszeczkę jak w Simsach, to jest fajne, ale z drugiej strony naprawdę gierka dała mi w kość, bo powiem szczerze, że no chyba w żadnej grze nie spędziłem nigdy poza nagrywaniem tyle czasu, co w tym farmingu, żeby przygotowywać się do kolejnych materiałów. Tam konkretne uprawy, konkretne jakieś tam rzeczy, maszyny i tak dalej. Samo zgranie tych wszystkich modów, przecież na litość boską, przez moją serię, przez te wszystkie serie, które do tej pory na kanale wam pokazałem, to tych modów chyba z 1000 się przewinęło. No i powiem szczerze, że... nie wiem, ile godzin mogłem spędzić nad zgrywaniem tego wszystkiego, testowaniem, sprawdzaniem, modulowaniem głosu w tych modach, wchodzeniem w pliki tych modów, żeby je tam jakoś naprawiać i tak dalej, ale myślę, że z 200 godzin to lekkim Wacławem, więc... No ale cóż, no jest pasja, no to po prostu też się chciało, nie? Powiem sobie szczerze, jakby pasji nie było do tego typu realiów, to człowiek by już dawno tym pieprznął, ale mam nadzieję, że fajna serijka dzięki temu powstała. Na pewno taka nietuzinkowa i na swój sposób wyjątkowa, prawda, na moim kanale. Ja się tam cieszę, ja w ogóle nie żałuję, że do farminga zasiadłem. Co prawda zajęło to strasznie dużo czasu antenowego i gdyby nie to, to prawdopodobnie mógłbym wam pokazać jeszcze jakieś inne gry. No ale dużo gier, w sensie za jednego farminga to mogło wejść prawdopodobnie z 5 innych tytułów growych, ale to... Wiecie, no coś ciekawego pokazałem i to jest wpyte. Natomiast do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że... z tej perspektywy gra mi po prostu dała w kość i rzeczywiście mocno mnie eksploatowała. To nawet z perspektywy takiego głupiego rozstawiania stanowiska, bo ja cały czas gram na tym innym statywie, na mikrofon, też taki specjalny podnóżek mam na klawiaturę, żeby to inaczej ustawić przy nagrywaniu tej gry. Do tego dochodzi kierownica. Całe stanowisko nagraniowe muszę za każdym razem zmieniać od podstaw, żeby móc w tą grę przyciuparzyć. Jest to wszystko takie upierdliwe, nie powiem sobie szczerze. No, ale też ma swój urok. Niby. Dobra. Teraz do przodu. Ale Komatsu, super. Szkoda, że tego wózka nie mam od początku serii, bo powiem szczerze, że naprawdę... A właśnie, może wam opowiem, co ja w ogóle kupiłem, za co i dlaczego. Wypadałoby chyba. Zaraz tylko rozładuję jeszcze ten. Nie pamiętam, ile miałem szmalu ostatnio, kiedy się żegnaliśmy. To możecie sobie sprawdzić na poprzednim materiale. Natomiast co porobiłem? Oczywiście posprzedawałem kolejne płody rolne. Sprzedałem ziemniaki, uzyskując w ten sposób 105 805 zł. Plus oczywiście w tej cenie, w tej kwocie. No nie, że ziemniaki sprzedałem za 100 tysięcy, tylko plus to, co miałem na poprzednim odcinku, kiedy się żegnaliśmy. To wyszło mi właśnie taka kwota, 105 805.
Potem postanowiłem sprzedać całą kiszonkę. Dlaczego całą? Nie, już nie chachmęciłem tego na krowy, no bo tak jak mówiłem, my już kończymy serię, więc pomyślałem, że bez sensu jest to trzymać dla krów. I sprzedałem po prostu całą produkcję kiszonki, którą miałem. Nie tak. Znowu chwyciło, no kurna. Czemu to tak chwyta nieładnie? No jedź, no naprawdę, błagam cię, no. Tak chwaliłem ten wózek widłowy i to wszystko po nie w czasie. Boże kochany. No i to jest to, o czym mówiłeś przed chwilą, nie? Jak farming potrafi dać w kość. Naprawdę potrafi, zaręczam. Potrafi skubany tak wkurzyć, że aż macie ochotę rzucić monitorem. Ale to z drugiej strony, no czekam na farminga 25 i liczę na to, że poprawią fizykę tego świata. Bo o ile graficznie to jeszcze jakoś to tam działa. Graficznie gra jest trochę infantylna, bo jest zbyt kolorowa, ale no powiedzmy, że ja przypominam, gram cały czas na modach, które zwiększają realizm graficzny, na tak zwanych shaderach od Jankusa. Bez tego to gra jest, no świeci się jak psu jajca, nie? Więc jest taka psychodeliczna. Nie wiem czemu, no ale no taka wizja artystyczna. To nie! Nie! O mój Boże. Czekajcie, poprawimy to, poprawimy. No, w każdym razie, graficznie jeszcze ujdzie, ale fizycznie to ten tytuł tak potwornie leży, on jest tak potwornie niedopracowany i tak potwornie zabagowany, że szok. I to wam potwierdzi każda osoba, która spędziła w tej grze co najmniej 10 godzin, nie? No niestety, więc mam nadzieję, że jak przyjdzie Farming 25, to coś tam z tą fizyką trochę pozmieniają, bo właśnie najwięcej mam zastrzeżeń z tej perspektywy do tego tytułu. Natomiast zacząłem właśnie mówić o tym, co tam jeszcze... Zaraz powiem o tym, co kupiłem, co sprzedałem i tak dalej, ale zacząłem wcześniej mówić i nie dokończyłem zdania, to wypadałoby tamto najpierw dokończyć. Mianowicie zacząłem się wypowiadać odnośnie tego, co tak naprawdę widziałem w zapowiedziach przy Farmingu 25. Wyobraźcie sobie, że pokazali... że będzie terraformacja gleby. Nie wiem, czy to jest prawidłowe określenie. Terraformowanie to jest upodobnianie do ziemi, więc trochę, no nie bardzo. Ale chodzi o to, że będzie po prostu fizyka gleby. O, tak by to wypadało nazwać. Co mam na myśli, mówiąc te słynne słowa fizyka gleby? Ja to rozumiem poprzez takiego snowrunnera, madrunnera. Oczywiście w farmingu tak dobrze nie będzie, ale... Ale będzie możliwość wpłynięcia na grunt. I oni tam na pokazie zaprezentowali taki screen, gdzie było widać zaorane pole i kolejny pociągniku trójwymiarowe wgłębienia po kołach. Pociągniku, który przejechał tym polem. No i powiem szczerze, takie rzeczy to mnie cieszą, bo to tego nie było, nawet mody takich rzeczy nie regulowały. Były tam jakieś mody na zakopywanie, ja to wiem, ale no nie wyglądały tak. Więc to jest akurat fajne i takich rzeczy właśnie życzyłbym sobie w tej grze jak najwięcej. Więc no liczę na to, że na trochę się takich rzeczy jeszcze tam pojawi, że to nie jest wszystko, że wszystkie asy z rękawa już wyjęli, tylko że trochę tam im jeszcze takich rzeczy zostanie. No ale to wszystko zobaczymy w praniu. Nawet gdyby to była gra identyczna do tego farminga, który jest teraz, z taką samą fizyką, grafiką i tak dalej, to i tak będzie pewnym rozwojem, bo będzie 20 nowych upraw i nowe maszyny, nie? Nowe mapy. No ale jednak też tam trochę będzie nowych zwierząt, nowych... No mam nadzieję, że... No właśnie, z tej fizyki to za dużo nie pokazali do tej pory, ale naprawdę mam nadzieję, no najbardziej chyba liczę na to, że z tą fizyką coś tam podziałają, bo takie rzeczy jak właśnie przesypywanie jakichś materiałów, ładowanie palet, które w farmingu robi się dosyć często, to nie są jakieś takie dodatkowe interakcje, tylko to jest taki, no, podwalina tego tytułu, taki lore. No to w tym momencie bardzo ciężko wychodzi przy tej fizyce obecnej. No ale... Ale... Słuchajcie, nie wiem ile minut, 23 minuty są, no to dobrze, źle, powiedzcie sami, bo nie wiem, to chyba będę musiał przestawić, bo nie wydaje mi się, żebym był w stanie tam wjechać za ten słup, zaraz zobaczymy, nie pomyślałem o tym, ale ogólnie wózek nawet se koguta odpalę, wózek jest bardzo taki zwrotny, zwinny, mały, fajny, no bardzo mi się on podoba i tak jak mówię, żałuję, że dopiero teraz go zakupiłem, no nie, tam nie dam rady wjechać, trochę za daleko jest za słupem. Więc przestawiłbym to w ten sposób. No coś takiego mniej więcej. Plus i minus. I widloka tutaj.
Dlaczego przewinąłem to? Dlaczego nie pokazałem wam na materiale sprzedaży niektórych płodów rolnych? Z uwagi na to, że i tak wam pokażę te, a nie chcę nagrywać, biorąc pod uwagę, że to jest końcówka serii. 5 odcinków tylko z załadunku, przeładunku, wyładunku i ze sprzedaży, nie? Chciałem to tak jakoś skrócić, żeby to było bardziej skondensowane i żeby coś się działo na tych odcinkach. To znaczy trochę będzie tego, trochę pojeździmy po polach. Takie urozmaicenie po prostu. Żeby odcinek był fajny. Dla oka, dla ucha. Dla mózgu, dla odbytu. Odcinek fajny dla odbytu. Boże, co ja pieprzę w ogóle? Nie słuchajcie mnie. Dobra, słuchajcie. Nie, znaczy, nie słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, nie słuchajcie. Jedziemy teraz po te palety. Teraz tak, pozwolę sobie znowu troszeczkę namodzić łapcami. Łapciami, papapciami. Zrobiłbym tak. Zrobiłbym tak. A ten pudzian to jest jednak... To są światli ludzie, te pudziany. Tylko że teraz tak, to się respi dalej z tego co widzę. Pytanie, ile tutaj jeszcze tych ogórków mi zrespi, bo nie wiem. Fajnie, że można 4 palety naraz robić, bo to rzeczywiście przyspiesza mocno. Powiem sobie szczerze, o kurna dziot, dobra. To już nie będę tam tych resztę, powiedzmy, sprzedam poza nagrywaniem. My się ograniczymy do załadowania tych dwóch kupek, bo widzę, że tutaj tych ogórków to jeszcze trochę respi. Więc bez przesadyzmu. No i znowu 300% skupienia. Tutaj też będzie ciężko, bo tu jest pochylona ziemia. Czekajcie. No nawet w miarę chyba. O! O widzisz! No i te dwie sterty załaduję i będzie zrobione. Czyli tak, sprzedałem ziemniaka, miałem 105 805. Co zrobiłem potem? Oczywiście poszedłem, zrobiłem taki cios za ciosem, sprzedałem również tą kiszonkę, tak jak mówiłem, całą, nie czekałem na nic, co mi dało zastrzyk gotówki 52 080 zł. Czyli dosyć sporo, umówmy się. Kolejne 15 tysięcy zarobiłem na sprzedaży mleka, następnie 27 tysięcy zarobiłem na sprzedaży sałaty, a te ogórki nie wiem co robią, to jest ludziska, to jest właśnie farming, to jest właśnie fizyka farminga. Paleta zaczęła podskakiwać, żyć własnym życiem. He's alive! To żyje! Te palety zaczęły się zsuwać. Boże kochany, fizyka tej gry. No. Zapniemy, to już się nie będzie ruchać. No i tam naprzód, jedno na tył może będzie, zobaczymy. Chyba, że dałbym radę na ten przód jeszcze obie te transze dać. No właśnie, to się tak nie idzie wysłowić, bo kurde, no muszę się skupiać na tym, co robię, nie? I to tak dwa słowa powiem, potem znowu przerywam, bo palety i to takie, idź pan... Idź pan w chun. Dobra. O dziwo, chociaż już jadą, jadą palety! Ło, skubane, już zaczęły jechać gdzieś. Trzeba przytrzymać. A lodówka chodzi? To trzeba uważać, żeby nie wyszła z domu. Już jak patrzę na traka, troszeczkę mi FPS-y spadają. Patrzcie, parę palet i to też jest raczej, znaczy dobra, to są akurat mody, ale ja słyszałem o tym, że oryginalne palety z tej gry również tak mają, że potrafi się zabagować, jeżeli po prostu macie dużo, to gra bardzo spada z FPS-ami i to po raz kolejny jest niedopracowanie tytułu, umówmy się, bo to nie wynika z tego, że to jest jakieś bardzo wymagające wyrenderowanie grafiki tylu palet. No na litość boską, nie takie rzeczy w grach komputerowych żeśmy widzieli, więc jest to kwestia optymalizacji. Więc tak jak powiedziałem, słowo podtrzymam, jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy w farmingu 22, więc mam nadzieję, że zrobią to w farmingu 25. Zobaczcie, co te palety w ogóle robią, nie? No one zrobią co chcą, one po prostu skaczą, chodzą, jeżdżą, żyją. No nie ma tutaj żadnej fizyki wagi, prawda? Paleta zachowuje się tak, jakby nie ważyła nawet 5 kilo, jakby to był papier. No grubo. Dobra, słuchajcie, to walniemy tutaj. Tylko może no tak trochę inaczej. Tak, żeby jakoś tak ładniej było czy coś. Nie wiem, ja tu tylko sprzątam. To tak. Ciebie. Tu. O. O, widzisz. No i teraz daj mi w liść. Jak tam w liść? No. I tero. Ludziska majne, kleine, tak. Znowu ładny kapitał zaczyna robić, ażby się nasuwało pytanie, na co te pieniądze teraz poświęcić. Gdybym kontynuował serię, mógłbym sobie te pieniądze przeznaczyć na właśnie ciągnik siodłowy jakiś. Może nie taki ambitny jak ten, co tutaj stoi, ale
jakiś inny, na przykład to Renault, co wcześniej miałem Magnuma. Jak najbardziej, myślę, w tych pieniądzach już z przyczepą by szło zakupić. No dobra, no i ładnie. No i fajnie. Zapnij. Wszystko zapięty. Sprawdzimy ładunek, żeby nie było. No może to pięknie nie wygląda, ale ważne, że załadowane i ważne, że kolejny transport pojedzie. No, prawdopodobnie znowu w pocie i bólu, ale pojedzie. Dobra, jedziesz, wasz mość. Teraz spróbuję wjechać od tej pierwszej strony, zobaczymy, czy się uda. No myślałem, że od tej drugiej będzie łatwiej, ale to jednak życie zweryfikowało i tak trochę średnio najeżdża. No zobaczymy od tej, jak to wyjdzie. Ta przyczepa też jest bardzo długa, a ona to jest taki gabaryt, ponadwymiarowa i to swoje też robi, nie? To już powoduje, że ciężko tam po prostu jest cokolwiek zrobić. Spieprzaj, dziadu, moje pierwszeństwo, moja mojsza jest mojsza niż twojsza. Ale jadę tym pan... O Jezus, ty jeszcze w mikrofon uderzyłem. Ale dobrze mi dzisiaj idzie, jestem zaprawiony w boju. Czekaj, ja bym tu zjechał do Romka. No ale spieprzaj, dziadu, no. No i na pożegnanie z tą grą, powiem wam szczerze, że coraz więcej takich głupotek wkurzających widzę, naprawdę. Teraz to zaczynam dostrzegać. No to również zachowanie sztucznej inteligencji, to jest naprawdę prawdziwie sztuczna inteligencja. To nie jest prawda, że dopiero teraz w 2024 roku powołano na świecie sztuczną inteligencję. Nie, Giant Software sztuczną inteligencję stworzył już wcześniej, tylko że ona była naprawdę sztuczna. To znaczy jej inteligencja no nie była zbyt inteligentna. I ci ludzie, jak oni jeżdżą, jak oni pracują, ale to się tyczy tak samo ruchu ulicznego, jak i tych pseudopomocników na polach. To po prostu wołało pomstę, nie? Więc ja bym chciał, żeby to wszystko poprawili w 25. No i nawet łatwiej było z tej strony, widzicie? I tak to człowiek robi, no tak to właśnie jest, że człowiek chciał łatwiej, a se sam utrudnił i to taka robota. A z tej strony na lajcie to było, chociaż czy bym teraz stąd wyjechał, to nie wiem. Ale możliwe, że tak. Dobra, Łogurasy. No Łogurasy, ładny pieniądz będzie, to na pewno. Jeszcze tam, przepraszam, nie tylko ogórki, ja cały czas teraz ten czosnek sprzedaję. Czosnek czy cebulę? Chyba cebula to była, onion. To cebula będzie. No. No i ponad 100 tysięcy złotych, zobaczymy. Ja bym nawet mógł cały mój kredyt spłacić chyba. Powiem szczerze, kredyt studencki. No, chyba by się dało. Powiem szczerze, nie jest to za specjalnie jakiś science fiction. Takie określenie. No dobra, jak tam? Jak tam, towarzyszy obywatele? Pięknie palety lewitują. Ej, no 107 900. No kurna dziot. Bardzo prawilnie w opór w hun. Sprzedamy, w sensie oddamy. 5 tysięcy miałem dać za transport, więc powiedzmy, że sobie odejmę teraz te 5 tysięcy. 107 951, czyli będzie 102 951. 102 951. Tak, tak dokładnie, tak wyjdzie. No 5 za transport, no i mamy ponad 100 tysięcy złotych. Boże kochany, jak ja bym chciał taką wypłatę mieć, naprawdę. O, życie by było jak w Madrycie, panie kochany. No i teraz tak, pytanie. Aha, to nie tutaj. Pytanie, co zrobiłem od czasu, kiedy żeśmy się ostatnio widzieli. Już mówię. Tak jak powiedziałem, sprzedałem ziemniaki, sprzedałem kiszonkę, sprzedałem mleko, sprzedałem sałatę. To mi dało łącznie 199 885 zł. Ale zakupiłem następnie kultywator nowy za 100 000 zł. Zaraz go zobaczycie. Napalałem się na niego od początku tej serii. Do tego wózek widłowy za 30 000, który widzieliście, ten Komatsu. I za 200 000 zł, nie, przepraszam, za 20 000, bo dołożyłem do Zetora, sprzedałem Zetora, dołożyłem 20 000 zł i zakupiłem kolejny ciągnik. No i wam go teraz pokażę nawet, powiem szczerze. Yondera już żeście widzieli. O, Yonder, naprawdę fajna, zacna maszyna i pięknie się prezentuje. Ale nie o Yondrach dzisiaj będziemy rozmawiać, albowiem ba ba bam, Shazam, wydało się. Też, no już tak czekałem na ten traktor od samego początku serii. Boże kochany, przy najsłodszy pojęcia nie macie, jak długo na niego czekałem. Oczywiście jest to Massey Ferguson 7490, potężna bestia, 250 kuca, gigantyczny gabaryt, jeszcze z obciążnikami na tył, obciążnikami naprzód, gigantyczny obciążnik od Masseya Fergusona, oryginalny. I ludziska, po co to? Po co to? Dlaczego? Za co? A skąd pieniążki na to wziął? To już wyjaśniłem.
Po co, za co, dla co? Już mówię. Mianowicie potrzebowałem bardzo ciężkiego, bardzo wielkiego, bardzo silnego traktora, żeby obsłużyć właśnie ten kultywator nowy, o którym mówiłem, że go nabyłem. To jest on, tak wygląda. Jest to oczywiście ludziska, zaraz powiem co to jest. Już nie pamiętam nazwy, ale gdzieś tutaj nazwa powinna być. Nima, o proszę. What the fuck? Ale ja nie wiem, czy to nie jest... MP... X, ale... Unia, właśnie, dobrze mówiłem. Tam mi się coś świtało, że to polska firma. To jest Unia. To jest kultywator od Unii, jest gigantyczny, dlatego właśnie potrzebowałem gigantycznego traktora. I teraz posłuchajcie tego silnika. O mój Boże, jakie to jest zacne. No nie mogę, nie? Tym oczywiście pobawimy się, znaczy może nawet dzisiaj, zobaczymy. Może nawet dzisiaj da radę, ale jeszcze nie teraz, dlatego że w ogóle pokażę w środku tego Masejka. No tak się to prezentuje w środku, czyli mamy te wszystkie pulpity, mamy te wszystkie kokpity, mamy to wszystko. Tutaj jakieś mamy skrytki, dodatkowy fotel, chociaż nie za duży, powiem szczerze, no tak gigantyczny ciągnik. Tutaj mamy oczywiście obudowanie tych nadkoli, jakieś tam GPS-y, SRES-y i tak dalej, od Kuna mamy coś. No, ta cała elektronika wiadomo jak jest, pulpiciki, pulpeciki i chochliki. Nie wiem, czy wam pokazywałem wnętrze Johna Deere'a. Ja zawsze bardziej ceniłem wnętrza Johna Deere'a. Mi się ten kolor podoba, taki kremowy, jasny, fajnie wygląda. Tam mamy fotel, tutaj akurat nie ma nic, na tym nadkolu trochę dziwnie, nie zagospodarowali tej przestrzeni. W każdym razie mamy szyberdach, przód bardzo fajny wygląda, naprawdę rewelacyjnie. I oczywiście, no tutaj troszeczkę bardziej analogowo, mniej mamy ekranów, więcej mamy wajch i pokręteł, ale myślę, że też dosyć nowoczesna maszynka. Zresztą to jest taki dosyć popularny ciągnik, ja nawet nie wiem, czy Joker Farm nie jeździ właśnie takim modelem Johna Deere'a. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale może coś być na rzeczy, bo bardzo podobne te ciągniki są z wyglądu, więc nie wiem, czy on skubany czasem nie ma takiego samego. Inny kanał, który też oglądam, a też po prostu ma... Znaczy, Joker Farm, ja go tak z doskoku oglądam, nie na bieżąco każdy odcinek. Natomiast inny kanał, który tak śledzę dosyć zapalczywie i uważnie, a jest to kanał rolniczy, to jest Ludziska, kanał... Gospodarstwo pod bizonami. Oni też mają takie Johny Deere'y i też właśnie nie wiem, czy może nie mają dokładnie tego modelu, co ja go tutaj mam. Dobra, słuchajcie, w takim razie, co teraz robimy? Jedziemy na pole, troszeczkę znowu obornika mi się porespiło, więc wypadałoby to rozrzucić na polu, tylko gdzie? PH to jest to, a azot, o, a azot jest do dupy. No tutaj by wypadało. Czekajcie, ale co ja tam miałem? Ja tam miałem kukurydzę. No, no to po tej kukurydzy ja tam chyba nic jeszcze nie nawoziłem. No to jedziemy, jedziemy, nawieziemy sobie właśnie tym nawozem po kukurydzy. Nie wiem, czy nie mam jakiejś nowej gnojowicy, ale to sprawdzimy potem. Na razie robimy to, co robimy. O, znowu się zrespiła kolejna sałata, proszę bardzo. Nie, no fajne. O, kolejne jabłka się zrespiły. No teraz to jest już taki samograj, to gospodarstwo, nie? Ono już teraz przy takiej ilości tych wszystkich sadów, tych wszystkich altanek i tak dalej... już by kreowało tak gigantyczne dochody, że powiem wam szczerze, że bardzo szybko byśmy się zaczęli dorabiać i miałem to w planach, no ale pokrzyżowało mi plany wyjście, tudzież zapowiedź, bo to jeszcze nie wyszło, no ale zapowiedź Farminga 25. Nie chcę tak robić, że z jednego tytułu od razu wskakuję do drugiego, więc pomyślałem, że zakończę w takim razie tą serię. Ja wiem, że tam niektórzy się bardzo burzą w komentarzach, że wam się to nie podoba, że chcielibyście, żebym grał dalej, ale... też powiem sobie szczerze, no trzeba iść za głosem ludu, a lud już ma w dupie tą grę, to znaczy lud już naprawdę ma, jest przejedzony, nie? To widać, no. Ale dobra, nieważne. Czekaj, stój. Otworzymy. Rozsypiemy, zmorświnimy, gadymy, jak jest. No, no i elegancko. 10 na godzinę, myślę w sam raz. Nawet bym mógł to podciągnąć do 12, niech będzie. Niech ginie! No i bardzo fajnie. No i ględząc dalej ludziska, może troszeczkę poopowiadam o ciekawostkach, bo moim głównym, oczywiście teoretycznie chcę tak ładnie zwieńczyć, chcę się odwdzięczyć za oglądanie tej serii i osobiście uważam, że gdybym, bo też mi to chodziło po głowie, jak zobaczyłem ostatnio, jak wszedłem do gry, jak ta gra kratkuje, to sobie pomyślałem, kurde, a może to już skończyć już teraz. Ale potem mi zaraz na myśl wlazło coś innego, mianowicie pomyślałem sobie, że to było bardzo nieładne w stosunku do wszystkich tych widzów, którzy do tej pory tego Farminga oglądali. Bo wy w to też wkładaliście masę zapału, masę jakiejś takiej radości i tak dalej.
I ładnie by było w stosunku do was tak zwieńczyć tą serię zakończeniem wątków Zetora, a i przy okazji kolejnymi żniwami, żeby to taką spójną klamrą fabularną było spięte i żeby po prostu... No, że po prostu było widać, że nie urwałem serii w połowie, tylko tak zakończyłem z kropką nad i, prawda? Takie było moje założenie, mam nadzieję doceniacie. W każdym razie... No, zobaczymy jak to jeszcze będzie szło. Na razie sobie jeszcze te pola obrabiam, chociaż no pewne zmiany tutaj zaszły, bo tak jak mówiłem, wcześniej jeszcze planowałem w tym sezonie bardzo różne rośliny, teraz głównie będę się nastawiał na tą pszenicę, żeby wszystko myknąć potem kombajnem na jednym odcinku. No wszystkiego na pewno nie myknę, ale chcę po prostu wam pokazać ten nowy kombajn, nie? To mi tak na tym zależy, żeby on się tutaj pojawił i sam się również chcę nim nacieszyć. W każdym razie przechodząc do samego... Zetora. Powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jak spałem, to nawet mi się śnił farming. Tak, to już jest chyba jakaś incepcja. To znakiem tego, że już naprawdę dużo gram w tę grę. Śnił mi się dzisiaj w nocy farming i wyobraźcie sobie, że śniło mi się, że jechałem i chyba właśnie rozrzucałem obornik na jakimś takim świeżo skoszonym polu po pszenicy i jechałem żółtą C360 z tą taką klasyczną kabiną orzeszka. Tylko że to był sen dziwny, bo z jednej strony ja zdawałem sobie z tego sprawę, że to nie jest realny świat, że to jest gra komputerowa i ja gram. Ale z drugiej strony wszystko widziałem ze swoich oczu i ja się czułem tak, jakbym tam był, jakby to był realny świat. To znaczy, to było takie 5D, to nie tylko chodziło o to, że wirtualna rzeczywistość, chociaż dzięki temu snowi, dzięki temu snu uświadomiłem sobie, że farming dobrze by się pod wirtualną rzeczywistość nadawał, prawdę mówiąc. Dopiero te oniryczne mary senne krainy Morfeusza mi to udowodniły. Natomiast jednocześnie przyznam, bez nadmiernego owijania w bawełnę i bicia, że to było śmieszne, bo z jednej strony ja miałem tą świadomość, że gram w grę, a z drugiej strony ja się czułem, jakbym tam był i to było takie realistyczne. Ja czułem, dlaczego mówię 5D, bo to było jeszcze wzbogacone o odczucia fizyczne, bo na przykład jak chciałem zamknąć drzwi w ciągniku, to ja czułem, że ja je zamykam, że się tam męczę z tymi drzwiami, nie? Czułem, jak je tam ciągnę. Inna kwestia, że czułem zapach tego skoszonego, właśnie tej skoszonej pszenicy, tej takiej, jak się to nazywa, rżysko bodajże? Się to tak mówi, jak jest ścięte? Chyba tak. Więc no, ciekaw jestem, czy kiedykolwiek dojdziemy do takiego rozwoju technologicznego. Teraz się to wydaje totalną abstrakcją, takie klasyczne science fiction, powiedzielibyśmy Matrix, jak Neo, Noe, Namemu się tam podpinał pod te wszystkie kabelki i potem odczuwał rzeczywistość wirtualną tak, jakby ona była prawdziwa. No nie wiem, no możemy pogdywać o tym, czy kiedykolwiek to wejdzie w życie, w realnym świecie, na taką skalę i w takiej formie, że będziemy się czuli jak w realnym świecie, w grach komputerowych. Byłoby to ciekawe, to na pewno. Ja osobiście uważam, że wiecie co, no wszystko jest kwestią tego, jak daleko zajdzie modyfikowanie ludzkiego ciała, ale kto wie, czy kiedyś nie zobaczymy rzeczywiście takiej przyszłości wręcz cyberpunkowej, w której takie rzeczy się dzieją, że jesteście się w stanie podpiąć do komputera i czuć się tak, jakbyście byli w środku. Wszystko jest możliwe, więc to ja bym jednak nie odrzucał takich wizji świata, chociaż wiadomo, że to jeszcze wiele dziesiątek, może nawet setek lat musi upłynąć, zakładając, że ludzkość sama się nie kilimnie, bo na razie jesteśmy, no nie chcę użyć określenia, że na dobrej drodze, ale jednak no wiemy, jak wygląda świat, jak wygląda geopolityka, jak wyglądają działania poszczególnych polityków i ludzi na tej naszej planecie, jakie jest podejście do klimatu i do wszystkiego, do ekosystemu, do zwierząt. Na razie no to tak nie zmierzamy w tym kierunku, żeby ta nasza cywilizacja miała jeszcze te kilkaset lat przetrwać, chociaż kto wie, może przyjemnie się zaskoczę. W każdym razie ja i tak tego nie dożyję, no ale chciałem się z wami podzielić moją wizją cyberpunkowego farminga przyszłości, nie? Gdzie czujesz obornik? Śmieszne, śmieszne. Śmieszne natomiast nie jest to, że tego obornika mi zaczyna brakować. O, tutaj sąsiad, widzę sąsiada stać, sąsiad nawet nie kosił swojej kukurydzy, co się tam będzie pierdaczył. A jak go stać, to go stać, no. Pewnie dopłaty unijne wziął, a potem wszystko na wyniszczenie. No niektórzy w Polsce tak robią, ja wiem. Że biorą tylko dopłaty za zazielenienie, za to, że tam uprawiane hektary są, a potem nawet nie mają zamiaru tego zbierać. Bo uważają, że się nie opłaca odpalać maszyn, co oczywiście też jest winą Unii Europejskiej. To nie jest kwestia tego, że nasi rolnicy to są takie złe huny, tylko to jest kwestia rzeczywistości, którą europosłowie zgotowali naszym rolnikom. Ceny nawozów, ceny płodów rolnych, rynkowych, ceny paliwa.
To wszystko jest kwestią Unii Europejskiej, to wszystko jest kwestią decyzji rządów w Brukseli. Nie myślcie, że jest inaczej. Jeżeli ktoś mówi, że to jest kwestią czegoś innego, jeżeli ktoś usprawiedliwia, że to nie przez nich jest, to kłamie. To wszystko jest tylko i wyłącznie przez nich. Więc to wojna na Ukrainie nie ma zbyt wiele tutaj akurat do gadania. Też wpłynęła na rynek, ale gdyby w Europarlamencie były inne decyzje, to polskie rolnictwo by wyglądało zupełnie inaczej. No ale dobra. Zaczęliśmy wchodzić znowu w potylicę? W politykę, chciałem powiedzieć. W potylicę polityki, natomiast teraz wejdźmy w potylicę Zetora. Mianowicie cały czas o tym Zetorze opowiadam. Chciałbym wątek zakończyć przy odrobinie szczęścia właśnie też taką spójną klamrą fabularną to spiąć. Chociaż myślę, że się uda do końca serii, bo za wiele mi tego już nie zostało. Oczywiście o Zetorze można długo opowiadać, ale to co zamierzałem przedłożyć, to już mniej więcej wam powiedziałem. Teraz bym tak bardziej dochodził do tych czasów współczesnych i opowiedział o tym, jak marka radzi sobie teraz. No i będziemy też kończyć ten wątek. Tak bym to w każdym razie planował, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, w miarę dobrze rozrzucone. Wiadomo, że to nie jest takie szczegółowe aż do milimetra, ale powiedziałbym, że robota jest całkiem kozacko wykonana. Akurat w sam raz starczyło tego obornika na ten jeden areał, więc też nie ma co narzekać. Można powiedzieć, że kalkulatoret po prostu aż podejrzane to jest, że 2% mnie zostało i teraz dojeżdżam do końcówki, mamy 1%. A, przepraszam, 2 zostało. Jednak 2. Ale mogę jeszcze, powiedzmy, rozrzucić sobie takimi cząstkami, gdzie tam jeszcze zbrakło. Chociaż to już nawet nie dorzuca z tego, co widzę. No to idealnie, no starczyło po prostu w pytkę. Tak jak być powinno, tak też się stanęło. I to je ludziska, i to je kurna. To jest kurna, Krzychu! Tak powinno być. O, tu jeszcze dorzuciłem parę litrów. O, a tutaj w ogóle można jeszcze było nawieść tak całkiem kozacko. Ja tu wcześniej najwyraźniej musiałem jakąś... Znaczy, to pole było nawożone, ale nie wiem, czy ja tam wcześniej dawałem tylko gnojowice. No wiadomo, że po ferment, czy jak to zwał, gnojowica, no to po prostu nie ma takich wartości odżywczych jak taki stały nawóz, nie? Taki obornik. Więc w każdym razie w świecie gry, bo nie wiem jak to wygląda w świecie realnym. W świecie realnym możliwe, że tak nie jest, bo wiem, że są rolnicy, którzy tylko z takich nawozów płynnych korzystają, więc wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby jednak w świecie realnym tak nie było. Dobra, słuchajcie, w takim razie gasimy maszynę i idziemy, no chyba podziałamy tą nową maszynką, tym nowym nabytkiem. Odcinek powolnymi krokami zmierza ku zakończeniu, więc za wiele tam nie porobię, ale chociaż pokażę i pierwsze koty za płoty, a na kolejnym materiale będziemy przygotowywać właśnie tym nowym gruberem pola pod... Kurde, ale to jest wielkie bydle. Ale jak to brzmi! Jak taki wielki, przysadzisty borsuk, nie? Kurna. Nie no, no ma to brzmienie. No czekałem na tego moda od dawna. Szkoda, że tak na koniec serii. Ale to właśnie to jest to, o czym mówiłem, że ja cały czas nie wiem, jak będą moje pierwsze koty za płoty wyglądały w Farmingu 25. Czy będę w tą grę w ogóle grał? Nie, czy będę w tą grę grał nieodlegle od daty premiery, czy dużo w nią będę grał, czy być może ograniczymy się tylko do jednej krótkiej serii. Nie wiem tego wszystkiego. To jeszcze jest tak naprawdę w powijakach, ale tak jak mówiłem, nie chciałem przede wszystkim mieć inne założenie, to znaczy do tej pory na wszystkich seriach pokazywałem wam średnie i małe gospodarstwa, a moim celem w Farmingu 25 będzie zaprezentowanie wam dużego gospodarstwa, czyli zupełnie inna skala robót, czyli masowa produkcja, nowoczesne maszyny i potężne kombajny, co też będzie całkiem niegłupie, dlatego że wiadomo, iż w takim przypadku, no to w dacie premiery nie będzie modów do gry, a akurat na te wielkoskalowe maszyny to jest dużo różnego rodzaju modeli. No, z tego co widzicie, ta Unia to jest naprawdę gigant, to już nie ma to tamto. Ale się nie opuszcza, czemu? A, ja opuściłem obciążnik. Nie, czekaj, nie to chciałem. Czekaj, bo się tam pultam. Nie to chcieliśmy. Obciążnik do góry. Ja bym chciał to opuścić. No i taki gruberek. No też potrzebowałem, nie pamiętam ile on wymagał mocy, ale też potrzebowałem już takiej naprawdę dobrej maszyny, dlatego że powiem sobie szczerze, że po prostu, no tutaj to już jest skala, nie? To byle jaki ciągnik by nie pociągnął i osobiście wydaje mi się, że nawet mój Yonder, który ma 215 koni, mógłby nie dać sobie rady z takim gruberem. Oczywiście napiszcie, jak tam ktoś jest farmerem i się orientuje w takich klimatach, ile by taka maszyna wymagała mocy. No to piszcie. Natomiast mnie się wydaje, że mogłoby nie dać rady, bo to faktycznie jest potężne naparcie w gruncie i to jest już kawał stali,
Więc 250 koni, no to by wypadało chyba mieć. Dobra, kurde, cały czas mi się klawisze mylą, ale ja już miałem pewną przerwę od czasu nagrania ostatniego materiału z farminga, jako że obecnie nie mam żadnego zapasu dyskowego, a ostatnimi czasy publikuję jeden odcinek farminga tygodniowo, więc trochę mało, ale z drugiej strony seria też nie cieszy się jakąś potworną wielką popularnością, więc wolę spamować bardziej GTA. Myślę, że więcej osób to ucieszy. W każdym razie efekt jest taki, że ostatnio w tą grę grałem po prostu tydzień temu i od tego czasu ogrywałem jeszcze Baldura, ogrywałem jeszcze Wiedźmina i ogrywałem jeszcze oczywiście samo GTA 5, więc można się w tym całym sterowaniu troszeczkę zacząć gubić, nie? No tak to jest. Tak to ludziska jest. Ale co powiecie, no takim gruberem to po prostu robota idzie cyrk-myrk i śmyrk-pyrk-pyrk już porobione. To jest po prostu rym-cym-cym. Nawet dobrze na pole nie wjechałem, a już się kończy robota, więc to jest... Znaczy to też nie była duża działka, ale umówmy się, że przy tak wielkiej maszynie to już po prostu... To już bardzo szybciutko, więc też się po części nie mogę doczekać tej serii z Farminga 25, bo jakbym tam miał takie naprawdę wielkoskalowe maszyny, no to też moglibyśmy doświadczyć troszeczkę innych rzeczy. Pierwsza kwestia jest taka, że przy wielkich areałach to będzie inaczej wyglądało, bo... Znaczy no, przede wszystkim wolałbym w Farmingu powrócić, no i to może być takie wąskie gardło mojego kanału, bo z jednej strony wiadomo, że Wiedźmin prędko się nie skończy na strumykach, a z drugiej strony wolałbym na Farmingu powrócić do serii ogrywanej na strumykach, dlatego że właśnie taka seria miała największe wyświetlenia, a te odcinkowe to potem już oklapły, więc no, tu by należało zadać sobie pytanie, czy właśnie tak by nie należało zrobić, tylko że w tym momencie wiadomym by było, że jednocześnie nie mógłbym ogrywać. Nie wiem, ile Wiedźmin mi jeszcze może zająć czasu, no ale myślę, że z pół roku to jeszcze może zająć, nie? Więc to... No ale to nie wyprzedzajmy faktów, na razie po prostu głośno sobie gdybam. Tak czy inaczej to też będzie fajne. Zupełnie inna robota, dużo dłużej będę pracował na każdym polu, bo będzie dużo większe, ale z drugiej strony większe też będą maszyny, silniejsze. Więcej będę zarabiał na tym wszystkim, bo wiadomo, że z takiego gigantycznego pola, no to już się nie zbierze 5 ton pszenicy, tylko się zbierze załóżmy 100 ton, nie? Ale to wszystko zobaczymy. Tak czy inaczej, Glenzo, bo jeszcze nic nie powiedziałem o ciekawostkach, już 50 minut nagrywam, tak trochę z dupy, więc pozwólcie, że coś tam się wypultam. Mówiłem o tym, o tych różnicach, o dysproporcjach pomiędzy samym Ursusem a samym Zetorem. Opowiadałem wam o tym, że główna różnica pomiędzy tymi zakładami i powód, dla którego Zetor mimo wszystko przetrwał przemianę ustrojową, a Ursus tak trochę kurna nie bardzo, było to taką różnicą, że kiedy było super w latach 80. i kasa się lała szerokim strumieniem, to u nas w Polsce po prostu odcinano od tego kupony i nasi politycy doszli do wniosku, a tu już jest mniej więcej zgruberowane, a myślałem, że na tym polu też będę musiał zrobić. No to mi zostało tylko... Ale to fajnie wygląda od przodu. Ty kurde, ale z tym obciążnikiem, no to ja ci powiem, pasuje to do siebie, fajnie, fajnie. Czy ja się tu zmieszczę w ogóle? Bo tu dosyć wąska droga. Czekaj. Jak się nie zmieszczę? Jak tu kombajny wjeżdżają, to co, ciągnikiem nie wjadę? Ale fajny. Powiedzcie, co myślicie o nowym nabytku. Tak czy inaczej, ględząc dalej. No i ludziska, tak to było, że w momencie, kiedy w Ursusie po prostu się cieszono, to była wieczna balanga, że mamy potężne dochody, nic nie musimy robić, to w Zetorze w tym momencie wiedziano, że te dochody to nie jest kura znosząca wieczne złote jajka, tylko tą kurę trzeba będzie odpowiednio o nią zadbać, bo inaczej te jajka się skończą. I dlatego w Zetorze ten sam czas, gdzie u nas była biba i po prostu hulaj dusza piekła nie ma, no to w Zetorze przeznaczyli oczywiście na opracowywanie nowych technologii. O tym już poniekąd mówiłem, to nie jest nic nowego. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, ile trwało takie opracowywanie nowych technologii, bo oni akurat zazębili się idealnie z tymi przemianami ustrojowymi, które zaszły u nich w kraju z uwagi na ten solidny fakt, że wyobraźcie sobie, od roku 1972 już opracowywali nowoczesną podserię ciągników UR3, która miała zastąpić, wyprzeć z rynku całą serię UR1, czyli potężna innowacja. No i co, i wjechalibyśmy od tamtej strony, no i będziemy jechać, ale oczywiście już nie dzisiaj. Myślę, że dzisiaj to się będę powolnymi krokami z wami kończył. Kończył? Boże, nie będę się kończył! Mam nadzieję, że się trochę pożyję. Ja się jakoś dzisiaj przejęzyczam. Będę się żegnał. O, tak miało być. No. Kurde, powiem szczerze, ale mi się Micha cieszy, no to jest po prostu... Ja wam pokażę, ile ten model, jak on w sklepie wygląda, który to dokładnie zakupiłem. Czekajcie, co ja tu w ogóle mam jeszcze za... A, jeszcze to wam chciałem pokazać, ach... No widzicie, no nie da się tych wszystkich modów, za dużo tego jest jednym słowem, no ale nieważne. Ja chciałem teraz gdzie? Do ciągników. Ciągniki to chyba ciężkie już było, tak to klasyfikowali.
nie jako lekki, ani jako średni, tylko jako ciężki, a może nie. No, Belarusa wam jeszcze chciałem pokazać, w ogóle tego ciężkiego też nie wyszło. Tyle było planów, no ale, ale i tak wyszło fajnie, nie? Czekaj, nie tutaj. Jednak nie tutaj, tu mamy tego najnowszego case'a, Quatraka. Proszę bardzo, on też będzie w tej najnowszej odsłonie gry. No ale nieważne, to jednak średnie są. Średnie ciągniki i to jest ten Massey, to jest co? Już tam poodinstalowywałem większość tych modów, więc teraz już tych ciągników za wiele nie ma. To jest ten model. Ja go kupiłem w wersji chyba 250 czy 270, już nawet sam nie pamiętam. W każdym razie, no kucy ma od Huna i trochę. I to jest model, który sam w sobie waży 7 ton 700, nie? A jak jeszcze się dołoży do niego obciążniki, to jest prawie 10 ton. No to już ma ten docisk do gruntu, nie? To już ma ten docisk do gruntu, ale nawet tutaj widać, że w tej glebie takiej zruszonej, to ta unia jest na tyle ciężka, że trochę mnie tam przeważa do tyłu. Skuwane. Fajny, fajny. Naprawdę strasznie mi się ten ciągnik podoba. Piękna maszyna. Oczywiście to nie jest najnowszy model Massey'a, który jest obecnie produkowany. To jest jakiś tam starszy, ale no ale myślę, że też robi fajny klimat. No oczywiście musiałem starszy kupić, żeby mi było na niego stać. Dopłaciłem do Zetora 20 tysięcy i go kupiłem. No ale myślę, że robi robotę i naprawdę... No z perspektywy wyglądu i pracy i głosu silnika, no to jest sztosik 10 na 10. Ględząc dalej, kończąc zdanie i się z wami żegnając, więc tak jak mówiłem, na dobrą sprawę, oni od 1972 prowadzili już pracę nad nowoczesną serią UR3, a ta seria została wypuszczona dopiero w 91 roku. Czyli zobaczcie, że prawie 20 lat opracowywali technologię pod nowoczesną wersję tych swojej rodziny ciągników, nie? I wtedy też Ursus powinien zacząć pracę nad takimi rzeczami. Ursus to wszystko przespał. I w momencie, kiedy doszło do przemian ustrojowych, w roku, no powiedzmy, plus minus 91, no oczywiście PRL upadł wcześniej, no okres upadku PRL-u to był 89, nie? W momencie, kiedy doszło do upadku PRL-u, posypała się gospodarka, posypał się system rynkowy, bo się otworzyliśmy na te zachodnie rynki, posypał się oczywiście system sprzedaży, dlatego że poupadały PGR-y, no i Ursus był w dupie, bo sprzedawał stare, małe ciągniczki. Natomiast Zetor miał ten okres delikatnego problemu, ale zaraz potem już wszedł z tą nowoczesną rodziną ciągników, bo w 91, więc po 2 latach na dobrą sprawę, tak? I już byli przygotowani na te zmiany rynkowe, już mogli dalej konkurencyjnym być i dalej sprzedawać swoje ciągniki. Więc no tutaj akurat bardzo rozmyślna taktyka z ich strony, pomijając już ten fakt, że oni robili coś jeszcze ciekawszego, mianowicie Zetor podejmował się współpracy z takimi największymi korporacjami świata, jeżeli chodzi o wypuszczanie ciągników dla nich. Dla przykładu, w latach od 1993 do 1998 Zetor budował ciągniki dla korporacji John Deere, które były sprzedawane, co prawda, nie w Ameryce Północnej i nie w Europie, ale w Ameryce Południowej, więc to był mimo wszystko nowy rynek zbytu. I tam sprzedano 6500 Zetorów, które były w częściach wysyłane z Czech do Meksyku. Następnie w Meksyku były one składane, tam przemalowywano całe te ciągniki na kolor zielony, bo były sprzedawane jako John Deere. To nie było sprzedawane jako Zetor pod marką Zetora, tylko normalnie jako John Deere, więc musiały być z żółtymi kołami i zielone, nie? Przemalowywano i sprzedawano jako tego John Deere'a, ale Zetor też na tym zarobił. 6500 egzemplarzy w ten sposób poszło. Dobra, na kolejnym materiale, jak się z wami zobaczę, to powiedzmy zrobimy tak. Posprzedaję tam jeszcze w międzyczasie te płody rolne, co je tam mam. Na pewno chciałbym... Jeszcze myślę, co ja bym w ogóle chciał zrobić. A odejdźmy w taką monokulturę i faktycznie wszędzie posiejemy tą pszenicę. Będzie fajnie też. Bo co? Bo teraz mogę pszenicę siać, nie? Będzie fajnie też, bo chociaż pierwszy raz w życiu zobaczę takie naprawdę bardzo wielkie plony jednej konkretnej rośliny. Nie, pszenicy teraz nie, ale owiec bym mógł. No to owiec se wszędzie posadzimy i też będzie fajnie. Posiejemy raczej. No, czyli przerobię jeszcze to pole, zgruberujemy po oraniu, a następnie zajmę się siewami przy założeniu, że... No co z tymi siewami, no...
Czy wszystko wam będę pokazywał? Może wszystko to nie, no niektóre pola to powiedzmy zrobię poza nagrywaniem sam, ale... No ale mniej więcej. Także potem jeszcze wyszły tak, nie wiem, ze dwa, może trzy odcinki tych fajnych żniw. Zobaczymy, jak szybko koszenie takich pól mi wyjdzie kombajnem nowym. On tam trochę ten header ma szerszy, ale też nie tak potwornie, nie? Więc wszystko zobaczymy w praniu, a póki co ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że pomimo tych niesnasek z tymi skrzyniami, to wam się materiał podobał. No z paletami było dziwnie, ale i tak wyszło fajnie. Hej ludziska, trzymta się, na razie ode mnie to tyle. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie, piszcie, co myślicie o moim nowym nabytku. Pamiętajcie o Patronite, o wszystkim nie zapominajcie. Oczywiście o łapkach, subskrypcjach, wyświetleniach, komentarzach i tak dalej. Cześć!